Także proszę Państwa, to trudno. Gryp laboratoryjnie potwierdzony, na razie mamy nieznaczną liczbę, natomiast rzeczywiście w stosunku do lat ubiegłych prawie o 30% wzrosła liczba zachorowań na infekcje grypopodobne. Od 1 września do 23 października na Mazowszu liczba łączonych zarejestrowanych ponad 139 529 zachorowań, natomiast powraca ta pozytywnie już 5 tysięcy w tym samym okresie, a w ubiegłym roku 103 tysiące. Na koniec Niemcy aresztowano 19-letniej Syryjczyk konstruował bombę o silnym wrażeniu. Potwierdziła to rzeczniczka prasowa Federalnej Prokuratury, Frauke Killer. Mężczyzna kontaktował się z islamskimi radykałami, próbując m.in. uzyskać informacje do budowy bomby i zaczął tę Także stary testament w ogóle nie mówi, tylko kochadajskie, wcale nie mówią o żadnych obrazach. Oni szukają tutaj tych aspektów z zakonu mojżeszowego, tego aspektu. W sensie, że tam był wąż niedziany. Takie cielesne rzeczy, które tylko jako pomoc coś zapowiadały. Coś zapowiadały Jezusa Chrystusa, ale jakiego Jezusa Chrystusa? Duchowego, który już to jako ten większy Mojżesz. Był kimś duchowym. Dwa przykazania wam daje. Miłość do Boga narodowania potencjalnego zamachowca. Jak tego samego, poniżej 10 przekazań nawet. My nie będziemy wymieniać, bo my nie będziemy mówić. Nie wytaj! Częście rozkazu. Nie będziemy tego mówić ojciec, matka do dziecka. Tylko może najwyżej jeszcze do dziecka. Ale potem jak dziecko dorośnie, to dziecko już samo wie. Duchowym, a przecież ten Bóg duchowy nie potrzebuje płacić, aby go czczono w sposób cielesny, za pośrednictwem obrazu czy czegokolwiek cielesnego, pozłacanego. Zwłaszcza, że w całym 115 mówi, że ze złota, srebra, kamienia, misternie, do tego są im bosłowie. Nie wolno. Nawet żeby coś Biblia mówi, przypominało kształtem mężczyznę czy kobietę. Nie wolno. Złoto 24 grosze, dolar 3,64, frank szwajcarski 3,65 i funt brytyjski 4,83. Debata dnia. Ja mówię o czerwoniu śniedzione, Wojciech Szatni, Polityka i Polityka Insight, tego chcia debata dnia w Polskim Radiu 24. Wracam jeszcze do dwóch wątków, którymi zajmuje się, dwóch tematów, którymi zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli Komisja Weryfikacyjna i dzisiaj starcie z Krajową Radą Sądownictwa w sprawie asesorów sądowych. Magdalena Brzeska, pytana przez członków Komisji Weryfikacyjnej, mówiła, że sądy zawsze stawały po stronie Marka Mosakowskiego. Mówiła, że były takie miesiące, kiedy Jolanta Brzeska i mama
miała aż 8 rozpraw w ciągu 4 tygodni i zawsze, nigdy nie wygrała w sądzie. Zawsze ten sąd opowiadał się po stronie handlarza roszczeń. Były też inne słowa, inne zeznania Magdaleny Brzeski, ale zdanie szefa komisji weryfikacyjnej to jest to zdanie właśnie, które jest najbardziej jakby wymowne i będzie zapamiętane z całej komisji weryfikacyjnej z tego dzisiejszego, z dzisiejszych obrad. Rzeczywiście robi to na pana wrażenie, Wojciech Szacki? Tutaj przyznam się do niewiedzy w tej sprawie, bo w sprawie tego, czego dotyczyły te sprawy, jakie były, co było w aktach spraw, jakie były argumenty stronne. Ja jestem prawnikiem z wykształcenia i nie potrafię powiedzieć, być może w tych sprawach rzeczywiście pani Jolanta Brzeska nie miała racji. Ja nawet nie właściciel nieruchomości oskarżył m.in. Jolantę Brzeską o awanturowanie się i skarżył ją do sądu. Tymczasem Jolanta Brzeska pukała do ratusza, też zgłaszała na przykład sprawę na policję, ale nie było właściwie żadnej odpowiedzi. Stąd takie pytanie, że sądy zawsze, pytanie o to zdanie, sądy zawsze stały po stronie Marka M., a szef komisji weryfikacyjnej mówi, że to w ogóle pokazuje cały obraz tej większej patologii i z jaką mamy do czynienia w ogóle w wymiarze sprawiedliwości. No niewątpliwie te słowa rymują się z przekazem PiS o tym, że sądy to jest ta kasta wyjątkowa, że to jest ta mafia w kopach, że grać mają lepiej w sądach. Ja nie potrafię, co do meritum, nie potrafię się powiedzieć, natomiast politycznie oczywiście te słowa brzmią bardzo mocno i są zgodne z linią PiSu i zgodne z tym, jak widzi sprawę ministra sprawiedliwości. No jak to widzi Jakub Białowicz? Warto dodać, że w przypadku sprawy kamienicy przy Poznańskiej 14 też około 8 spraw było takich, które próbowali lokatorzy zakładać przeciwko firmie, która odkupiła prawo własności do kamienicy, po tym jak ta kamienica została wydana mecenasowi N. I też wszystkie te sprawy lokatorzy poprzegrywali. Wszystkie możliwe odwołania i apelacje były odrzucane. I jeśli dodamy do tego jeszcze te decyzje dotyczące kuratorów, uznawania pełnomocnictw, rzekomo podpisanych przez 120 czy 130-letnie osoby. W sytuacji, kiedy teraz, jak się dowiadujemy, można było sprawdzić, czy te osoby w ogóle żyją, bo są dokumenty świadczące o tym, że takie osoby umierały na przykład w latach 60. To wystawia wszystko bardzo niedobrą ocenę rzeczywiście wymiarowi sprawiedliwości. Gdyby, niestety to nie jest tak, że to był jeden czy nawet paru sędziów, którzy specjalizowali się w takich sprawach i tutaj popełnili błędy. Tego niestety było bardzo dużo. Aczkolwiek nie tylko wymiar sprawiedliwości tutaj zawiódł, bo jeśli weźmiemy sprawę morderstwa Jolanty Brzeskiej, no to jest jeszcze kwestia prokuratury, która w bardzo dziwny sposób prowadziła to śledztwo. Z dzisiejszych zeznań pani Magdaleny Brzeskiej wynika, że jej policja niespecjalnie się spieszyła, żeby przyjąć w ogóle zawiadomienie o tym, że Jolanta Brzeska zaginęła. Jeszcze jeden ciekawy wątek się tam pojawił, jeśli chodzi o Ewę Andruszkiewicz, sąsiadkę Jolanty Brzeskiej. Ona powiedziała, że być może mamy do czynienia z zerwaniem z mowy milczenia. Stwierdziła, że wczoraj miała relację sąsiadów z bloku sąsiedniego na Bielaka 11, którzy mówili, że rzeczywiście byli świadkami tego, jak ta Brzeska była szarpana, bita, wciągana do samochodu. Te zeznania nie pojawiły się wcześniej, mówiła Ewa Andruszkiewicz, bo nikt wcześniej o tym nie mówił, bo nikt wcześniej nic takiego nie widział. Może przynajmniej w tej sprawie okaże się jakiś przełom w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. Zamykamy ten temat. Panowie, wracamy do jednego wątku, jak duża będzie rekonstrukcja rządu. Mówimy o tym już w kilku tygodni. Profesor Andrzej Zebertowicz w Sygnałach Dnia, doradca prezydenta, mówił także, że dziennikarze tak naprawdę mówią o tym od 2 lat, czyli od kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, od kiedy premier Beata Szydło rządzi swoim rządem, że to jest tak pół żartem, pół serio, trochę wojna informacyjna dziennikarzy z rządem Beaty Szydło, ale pomijając ten wątek, jak duża będzie rekonstrukcja rządu, czy taka kosmetyczna, nieduża, choć z możliwymi zmianami konstrukcyjnymi, takimi strukturalnymi, jak mówił Polskiemu Radiu rzecznik rządu Rafał Bochenek, czy może będzie tak, jak pisze pan redaktor Wojciech Szacki w swoim artykule w tygodniku Polityka, że przez te kilkanaście dni, o których wspomniała premier Beata Szydło, rozstrzygają się sprawy daleko ważniejsze niż tylko losy kilku ministrów, losy całej prawicy. Jest bardzo istotną
No ja tak zakończyłem ten mój tekst, bo tak naprawdę wciąż nie wiemy, czy to będzie taka kosmetyczna rekonstrukcja. Tutaj oczywiście zmiany strukturalne będą potrzebne, tak czy inaczej, bo skoro rząd jest tak wspaniały, to trzeba jakoś uzasadnić dymisję. Nie wiem, ministra infrastruktury albo ministra cyfryzacji, że tym ruchom personalnym muszą towarzyszyć jakieś ruchy strukturalne w sensie łączenia lub dzielenia ministerstw i można się tego spodziewać. Wydaje się, że dymisja kilku ministrów jest przesądzona tak czy inaczej. Natomiast pytanie podstawowe brzmi, czy Jarosław Kaczyński wejdzie do tej układanki. I ja mam wrażenie, że on sam jeszcze albo nie podjął tej decyzji, albo podjął ją, a nie ujawnił, natomiast wysyła sprzeczne sygnały, bo jak się rozmawia z politykami, którzy z kolei rozmawiają z prezesem PiS-u, no to jedni mówią, że będzie w zasadzie po staremu, czyli Beata Szydło będzie nadal premierem, a inni z tajemniczymi minami mówią, że Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu. No i to w takim razie politycy są tymi whistleblowerami i to oni kreują całą debatę o rekonstrukcji rządów, pana zdaniem? No trzeba pamiętać, że ta najnowsza fala... Najważniejsi z całego obozu Zjednoczonej Prawicy, bo każdy dziennikarz, publicysta zajmujący się czy to kuluarami sejmowymi na przykład, ewentualnie ma swoje kontakty w każdej partii, no i okazuje się, że zawsze mamy informacje, znaczy mamy przeważnie informacje sięgające, a właściwie dochodzące do samego centrum, do źródła, czyli ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. No też się zastanawiam, czytając kolejny artykuł na temat rekonstrukcji, no ile całe to takie, no, całą wymianę zdań, dyskusję, której świadkami są, jest opinia publiczna, generują sami politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. No to oczywiste, że to oni generują i trzeba pamiętać, że tę najnowszą falę spekulacji o rekonstrukcji zaczęła notka w tygodniku Sieci Prawdy braci Karnowskich, czyli jak najbardziej związanym z PiS tygodnikiem. I następnego dnia było dementi Beaty Szydło w TVN24, która powiedziała z kolei, proszę nie spekulować o rekonstrukcji, po czym zapowiedziała sama rekonstrukcję, czym zachęciła do spekulacji kolejnych. Ale uczynając też, że sama będzie w publiczne wypowiedzi polityków PiS-u, i nie tylko PiS-u, bo również Jarosława Gowina, wskazują na to, że jakieś rozmowy na najwyższym szczeblu się toczą. Jarosław Gowin publicznie powiedział, że rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim o tym, jakie zadania czeka ten lub nowy rząd. Czyli sam Jarosław Gowin tak naprawdę spekuluje o wymianie premiera. Jakub Białowieczor. To zgodzę się, że rzeczywiście politycy obozu rządzącego te informacje o rekonstrukcji sami rozpowszechniają. No, przypomnijmy, że zaczęło się jeszcze od zjazdu w Radomiu. To było już dobrych kilka miesięcy temu, kiedy Jarosław Kaczyński stwierdził, że na jesieni będzie trzeba dokonać przeglądu ministerstw. No jesień mamy już w pełni, tak długo już trwać nie będzie. No i w końcu to też politycy obozu rządzącego wskazali na datę, czyli połowę listopada. Więc z jednej strony istotnie, mieliśmy w mediach tych raczej nieprzychylnych Prawu i Sprawiedliwości spekulacje o wymianie, a to jednego, a to drugiego ministra i to trwa, tu akurat profesor Zybertowicz ma rację, od dobrych dwóch lat i czasami uzasadnienia są w rodzaju takiego na przykład, bo tak uzasadniano ewentualną wymianę Beaty Szydło, że na przykład nie ma autorytetu, co jest takim argumentem bardzo mocno płynnym, bo to nie jest wskazanie, nie wiem, jakiejś konkretnej wpadki czy konkretnego sukcesu kogoś innego, ale coś takiego, co bardzo ciężko zmierzyć. Powiem tak, no, nie jestem pewien, jak to będzie, jeśli chodzi o stanowisko premiera, bo rzeczywiście takie sygnały zaczynają się, czy od pewnego czasu pojawiają się o wymianie, ale wygląda na to, że jednak PiS się na to nie zdecyduje. To też może być sądowanie opinii publicznej. Akurat jestem pewien, że nie byłby to dobry ruch z powodu najoczywistszego pod słońcem. Beata Szydło jest w pierwszej trójce najpopularniejszych w Polsce polityków, a Jarosław Kaczyński ma silnie negatywny elektorat. Ale przypomnę, że Jarosław Kaczyński zamyka trójkę najbardziej polityków, którym Polacy ufają najmniej, bo Jarosława Kaczyńskiego wyprzedził kto? Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. No nie mówię o pierwszym miejscu, to niezmiennie zajmuje, należy do Antoniego Macierewicza, ministra obrony, ale Grzegorz Schetyna jest na drugim miejscu w rankingu CBOS, jeśli chodzi o polityków, którzy budzą największe,
do których mamy największy brak zaufania. Tak, ale już abstrahując od tego sondażu, w którym nawiasem mówiąc Jarosław Kaczyński wypada całkiem nieźle i to najlepiej w tej kadencji. Jest na 6. miejscu, jeśli dobrze pamiętam, wśród polityków budzących największe zaufanie, ale jeśli sięgniemy wstecz do roku 2006, kiedy Jarosław Kaczyński odbierał premierostwo bardzo popularnemu wówczas Kazimierzowi Marcinkiewiczowi, to zauważymy, że notowania PiSu poszły w górę. Wbrew może intuicji, która by mówiła, że zastąpienie bardziej popularnego polityka mniej popularnym politykiem obniży sondaże partyjne. Nic takiego nie nastąpiło. Wręcz przeciwnie, o parę punktów procentowych wówczas notowania PiSu podskoczyły. Ale dopiero potem prezes Prawa i Sprawiedliwości obecny został, niektórzy mówią, zaczarowany. Tak, cała rzeczywistość, która się skupia wokół niego, jego sylwetka, jego charakter, jego wygląd. Było niesamowicie cały czas krytykowane, jego zachowanie również i niektórzy mówią o pewnego rodzaju zaczarowaniu rzeczywistości, która już tak brzmiała, że niezależnie od tego, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosiłby 1000+, czy 5000+, to i tak byłaby to decyzja zła, bo ogłasza to prezes Prawa i Sprawiedliwości. Ale notowania PiSu wówczas jeszcze rosły i przypominam, że w zasadzie aż do wyborów w 2007 roku nie było pewne, że Platforma przejmie władzę. PiS zresztą wypadł lepiej w tamtych wyborach niż w 2005 roku, które wygrał. No bo zjadł elektorat LPR-u i Samoobrony. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że Marcinkiewicza wtedy wymieniono, bo też były do niego nie podawane publicznie, ale jednak były do niego zarzuty, że między innymi o to akurat jest ten, do którego PiS czasem się oficjalnie przyznaje, że poszedł w robienie PR-u, bo był wtedy bardzo popularnym rzeczywiście politykiem wypromowanym praktycznie od zera, a zaniedbał trochę właściwą pracę premiera. Myślę, że tego akurat Beacie Szydło zarzucić nie można. Ona jest dobrze oceniana, moim zdaniem głównie dlatego, że nie wchodzi w konflikty. Nawet ten konflikt, który jest teraz między Pałacem Prezydenckim a rządem dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości, to jest coś takiego, w czym Beata Szydło no akurat w Gościu Niedzielnym, miejsce na reklamę, może tydzień czy dwa tygodnie temu, oficjalnie wsparła tę wersję z głęboką reformą i nierozdrabnianiem się, czyli z mocną wymianą choćby Sądu Najwyższego. Tutaj Beata Szydło jest poza tym konfliktem i myślę, że nie przypadkiem. No z tym niewchodzeniem w konflikty to różnie bywa, bo z Mateuszem Morawieckim konflikty wchodzi, czy w apogeum widzieliśmy na forum ekonomicznym w Krynicy, kiedy oboje walczyli do końca o tytuł człowieka roku. No tak, ale nie jestem pewien, czy to jest coś takiego, co jakoś bardzo przebija się do świadomości publicznej. To jeżeli mamy zgodę, Zbigniew Ziobro to jest osoba, która budzi mocne, najsilniejsze emocje w jedną i drugą stronę i to wszelkie sondaże zaufania pokazują, że ma bardzo mocny elektorat i zwolenników, i ten negatywny. Antoni Macierewicz, wiadomo, jest kojarzony z mocno takimi konfliktowymi sprawami, no ale też do takich zadań jest ewidentnie Jarosławowi Kaczyńskiemu potrzebny, no kogoś takiego potrzeba choćby do rozwiązywania WSI, a nie kogoś, kto bawi się w klubie i przypadkiem daje sobie zrobić zdjęcia. Natomiast te konflikty, ewentualne konflikty Beaty Szydło, myślę, że jeżeli by przeciętnego Polaka zapytać, kto na przykład jej może najbardziej nie lubić albo komu zalazło za skórę, to nie wiem, czy kogoś takiego by znaleźć. Politycy bardzo różnie reagują na pytania o rekonstrukcję rządu. Premier sama powiedziała w wywiadzie dla Polski The Times, że nie czuje się wypalona. Wypalona może być kanclerz Angela Merkel, która wchodzi w 13 rok rządzenia. Ona sama wciąż ma siłę do rządzenia państwem. Mówię, politycy różnie reagują, ponieważ dzisiaj gościem Radiowej Trójki był wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. To też był pytany o widmo zmiany w MSZ-cie. O to, co odpowiedział. Ja żadnego widma gmachu MSZ-u nie widziałem, pomimo tego halloweenowego nastroju, który zaczyna być obecny przynajmniej. Nie widziałem na oczy żadnego widma. A jest pan przygotowany na awans? Na spotkanie z widmem. Na awans jest pan przygotowany? No, to będę musiał się przygotować na spotkanie z widmem, ale nie wiem, jak zareaguję. Nie mam doświadczenia w tej sprawie. Znaczy myślę, że to było nieuchronne, że przy tej ilości opinii, plotek, przecieków, by tą dyskusję jakoś zdefiniować, uformować. Na tym etapie można tyle powiedzieć, że taki plan jest dzisiaj możliwy do realizacji. Aż tak głęboka rekonstrukcja chyba nie będzie, by wylądował w MSW. Obok spotkania z widmem to mogło być drugie interesujące doświadczenie przełomu października i listopada. Czym jest to widmo w MSZ, z którym spotkał się wiceminister spraw zagranicznych?
Tutaj brzmi poważnie. Konrad Szymański bardzo mocno centralizował to pytanie o rekonstrukcję rządu, a przynajmniej o zmiany w rezydentu spraw zagranicznych. Bardzo ciekawe, ale też ciągle enigmatyczne jest w tym kontekście wypowiedź chyba też dzisiejszego ministra Szczerskiego, czyli szefa kancelarii premiera, osoby zajmujące się prezydenta. Prezydenta, przepraszam, właśnie numerowa, to jest istotne, dlatego że to jest osoba, która jest autorem polityki zagranicznej Pałacu Prezydenckiego i pojawiały się takie informacje, że nawet może on sam stanąłby na czele MSZ-u. Powiedział dzisiaj profesor Szczerski, że z perspektywy Pałacu Prezydenckiego polityki europejskiej nie da się prowadzić, bo jak Pałac Prezydencki to jest trochę za mało. No ale znowu możemy się bawić w spekulacje, czy to znaczy, że w tej sytuacji idzie powiedzieć, że się wybiera się, że też można było różnie interpretować, co się zreformował pan właśnie Wojciech Szacki. Czyż to rząd Jarosława Kaczyńskiego już chętnie by przyszedł. Ktoś w Pałacu Prezydenckim mówił, że na ostatnim zebraniu kierownictwa pałacu było dużo żartów i pytań do Krzysztofa Szczerskiego, czy wybiera się do MSZ-u i że są nawet zakłady kuchmacherskie i jak mają obstawiać w Polsce, to się zaśmiał i nic nie odpowiedział, więc nie wiem, jak mają obstawiać ministrowie, natomiast nie obstawiłbym żadnych pieniędzy na to, że Witold Waszczykowski zostanie. Jeśli chodzi o Konrada Szymańskiego, no to trzeba go znać, żeby wiedzieć, że on jest skłonny, że on nie jest skłonny do odpowiadania wprost na pytania, natomiast często ucieka w jakiś żart, dowcip i tak różnie. To jest też ważne, minister z punktu widzenia rządu premier Beaty Szydło, to jest jakby no, jej minister, który zawsze jej towarzyszy, nie szef polskiej dyplomacji, ale w sprawach europejskich, to jest właśnie Konrad Szymański, to on wyznacza pewną taką linię narracyjną i tempo też tej narracji europejskiej. I z tego co wiem, nie ma najlepszych relacji z Witoldem Waszczykowskim, który w przy okazji różnych spotkań z panią premier starał się wycinać z nich udział Konrada Szymańskiego, udział był merytorycznie uzasadniony. Nie sądzę, żeby akurat Konrad Szymański awansował na konstytucyjnego ministra, ponieważ wrażenie, że Jarosław Kaczyński mu do końca nie ufa, że jest zbyt miękki, ma z nim wieloletnią historię, nie wpuścił go też na listy wyborcze, więc nie sądzę, żeby on został ministrem konstytucyjnym. Znaczy w ogóle pan wierzy, że to Waszczykowski się utrzymał. Chociaż szef polskiej dyplomacji kilka tygodni temu w radiowej trójce żartował, że jak nie da rady, to pojedzie w Bieszczady. To było po tej ustawie o służbie zagranicznej. Potem zmienił to on i już tydzień po tej rozmowie, kiedy było mu do śmiechu, stwierdził w Baku w czasie podróży zagranicznej, że 16 listopada, kiedy będzie rocznica, zaraportuje premier, że zadanie, jeśli chodzi o sukcesy dyplomacji, zostały wykonane i z czystym sumieniem zadeklaruje pełne wykonanie planu, który obiecał. Więc może jego sytuacja też jest właściwie przesądzona. To akurat jest jeden z częściej odwoływanych ministrów, jeśli nawet przez kancelarię prezydenta. Przez kancelarię prezydenta się nie swoimi sukcesami. Zgadza się, więc nie zdziwiłbym się. On najczęściej jest wskazywany jako minister do wymiany, ale wcale nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj doszło do niespodzianki, gdyby po prostu został. Jarosław Kaczyński też pod jego adresem podczas pamiętnego kongresu w Radomiu pewne... Przysłuchujmy się tutaj za przysłuchą. Przysłusza. No nie, przysłusza, tak. Tak, a to przepraszam. Więc przysłucha i złoty, które są duże, dostarczy spraw zagranicznych. Też radomszczyzna. W każdym razie zgadza się. Jarosław Kaczyński mówił tutaj o tym, że powinno się szybciej robić porządek z tymi złogami. Ale to jeszcze nie jest wyrok śmierci, więc ja bym był. Ja może nie wstrzymać się, od spekulowania na taki temat, które podsycają tylko jeszcze sami politycy i to jeszcze nie z opozycji, ale z obozu Zjednoczonej Prawicy. Musimy na tym kończyć. Bardzo dziękuję. Wojciech Szacki, Polityka i Polityka Insight. Jakub Jałowicz, Gość Niedzielny. Dziękuję bardzo. Piotr Wąż. To była debata dnia w Polskim Radiu 24. Reklama. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić zmywarkę? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 300 zł. Na przykład zmywarka Whirlpool, klasa A++. Zmywa 14 kompletów naczyń, taniej o 300 zł.
Media Expert i na mediaexpert.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuszczać serwetkę w gorącej wodzie i gotowe. Dobra. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. Niewalna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. I tyniany. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Ziołowy. A może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy tablet za złotówkę. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja. ZOR to nie tylko szpitalny oddział ratunkowy. ZOR to również audycja o społeczeństwie obywatelskim, w której odpowiednia sentencja, że człowiek jest najwyższą wartością dla drugiego człowieka, znajduje potwierdzenie w działaniu ludzi i firm wrażliwych na potrzeby innych. Każdy może wybrać, burzyć rzeczywistość lub ją budować. Nasi bohaterowie ją budują. Zapraszam w każdy wtorek o 20:35. Maciej Woźniakiewicz, Społeczeństwo Obywatelskie, Reaktywacja. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 18. Czas na informację dnia. Trwa policyjna akcja Znicz. Ruch drogowy na najważniejszych trasach przebiega bez większych utrudnień. Za chwilę szczegółowo o sytuacji na polskich drogach przed Dniem Wszystkich Świętych. Napięcie na linii Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Sądownictwa. Chodzi o niepowołanych asesorów. Były premier Katalonii zapewnia w Brukseli, że nie zamierza ubiegać się o azyl w Belgii. Katarzyna Olińska, zapraszam. Zaczynamy od informacji z polskich dróg. Sytuacja na najważniejszych trasach dojazdowych i wyjazdowych z dużych miast jest stabilna. Tak wynika z informacji Komendy Głównej Policji. W kluczowych momentach tegorocznej akcji Znicz będzie zaangażowanych ponad 5000 funkcjonariuszy ruchu drogowego. Korka mogą spodziewać się kierowcy jadący Krajową Szóstką przed Sianowem od strony Koszalina. Korki utworzyły się również na drogach wjazdowych do Olsztyna i w Komornikach przed Poznaniem. Z kolei w Warszawie ruch zwolnił na drodze ekspresowej S8 w okolicach skrzyżowania po Wąskowskiej z Armii Krajowej. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji uspokaja, że ruch drogowy na najważniejszych trasach przebiega bez większych utrudnień. Apeluje jednak o zwracanie uwagi przez kierowców, zwłaszcza na pieszych. Rozglądajmy się za pieszymi, a apel do pieszych jest taki, jeśli wychodzimy gdzieś, gdzie w szczególności na drogach nieoświetlonych, gdzie możemy nie być zauważeni odpowiednio wcześnie, nośmy odblaski. Policja przypomina, że choć pieszy widzi samochód, kierowca może go nie zauważyć, szczególnie wieczorem na niedoświetlonym poboczu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polskie Radio włącza się w akcję bezpieczeństwa na drogach przed Dniem Wszystkich Świętych. Informacje o ruchu samochodowym będą pojawiały się w programach Polskiego Radia i na portalu polskieradio.pl. Względy formalne stały za odrzuceniem kandydatów na asesorów z listy przedstawionej przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Tak przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa tłumaczyli swoją decyzję. W tej sprawie opowiadają się także przedstawiciele resortu sprawiedliwości. W opinii Sławomira Pałki z Krajowej Rady Sądownictwa kandydaci nie spełniali wymogów ustawowych. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej tłumaczył on, że chodziło m.in. o brak ważnych badań lekarskich. Kandydaci legitymowali się zaświadczeniami, które przedkładali przy rozpoczęciu aplikacji w Krajowej Szkole, co było kilka lat temu. Sprawę odrzucenia kandydatów na asesorów skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem niespełnione wymogi formalne to tylko pretekst, by podważyć jego propozycję. Zdaniem szefa resortu w ten sposób członkowie KRS-u próbują walczyć z reformą wymiaru sprawiedliwości. Potrzebujemy młodych, świetnie wykształconych, przygotowanych ludzi. Głos w tej sprawie zabrał dziś także wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
jaki jego zdaniem decyzja miała charakter polityczny. Zablokowano wszystkie nominacje, czyli nie rozpatrywano, który dobry, który zły. Zablokowano wszystkie nominacje najlepszych młodych prawników, tylko ze względu na to, że pan Żurek i ta ekipa ma jakieś poglądy polityczne. Przez co odrzuceni kandydaci mogą się odwołać od decyzji KRS do Sądu Najwyższego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 5 lat więzienia i zakaz służby w policji przez 10 lat. Taki wyrok usłyszał jeden z byłych policjantów z Wałbrzyskiego Komisariatu nr 5. Drugiego funkcjonariusza uniewinniono. Chodzi o sprawę śmiertelnego pobicia mężczyzny w sierpniu 2013 roku. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura oskarżyła policjantów o to, że wspólnie w porozumieniu mieli pobić mężczyznę, w efekcie czego po wyjściu z komisariatu poniósł śmierć. Świadkowie zeznali, że poszkodowany dzwonił do nich po wyjściu z komisariatu. Miał wówczas wyznać, że został pobity. Sąd uznał, że co do jednego z oskarżonych dowody są wystarczające, a drugiego sprawcy nie ustalono. Jak mówi prokurator Tomasz Orepuk, prokuratura zaczeka na pisemne uzasadnienie wyroku i wówczas podejmie dalsze decyzje. Tematem zajął się Michał Kazula. Zdymisjonowany premier Katalonii zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o polityczny azyl w Belgii. Carles Puigdemont poinformował o tym w Brukseli. Spekulacje na temat tego, że były szef katalońskiego rządu może złożyć wniosek o azyl, podsyciła wypowiedź belgijskiego ministra do spraw migracji o możliwości przyznania takiego azylu. Hiszpańska prokuratura generalna postawiła katalońskiemu przywódcy i jego współpracownikom zarzuty rebelii, działalności wywrotowej i malwersacji. Były premier Katalonii, wypowiadając się w kilku językach, zapewniał, że nie przyjechał do Belgii po azyl. Przyjechałem do Brukseli jako stolicy Europy, by obnażyć brak bezstronności hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości i deficyt demokracji w kraju. Nie chcę azylu politycznego. Ale unijne instytucje nie są zainteresowane nagłaśnianiem obecności katalońskiego przywódcy w Brukseli. Tak mówiła rzeczniczka komisji Mina Andrejewa. Wedle mojej wiedzy nie planujemy żadnego spotkania. Katalański przywódca był też pytany o wybory zaplanowane na grudzień zarządzone przez premiera Hiszpanii po zawieszeniu autonomii Katalonii i zapowiedział, że uzna wyniki tych wyborów. Była to Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś w kraju pochmurno, spodziewane zachmurzenie umiarkowane na północnym wschodzie i na północy, także na zachodzie i południowym zachodzie przelot deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura do końca dnia od 4 stopni na wschodzie do 9 na północnym zachodzie i nad morzem. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami tylko porywisty. We wschodniej połowie Polski w porywach do 65 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. A jutro zachmurzenie duże i całkowite, okresami deszcz, a wysoko w górach śnieg. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie do 8 w centrum i do 12 na północnym zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, na Pomorzu porywisty, zachodni a południowo-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 po 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Od dziś w aptekach można już legalnie nabywać preparaty medyczne na bazie konopi. Wymaga to uzyskanie szeregu zezwoleń i zgody na wcześniejsze sprowadzanie tego surowca, ale można. To skutek wejścia w życie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, a informacje o nowelizacji przepisów zebrał nasz reporter Michał Fedusiu. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wchodzi w życie niemal rok i 9 miesięcy po złożeniu projektu w Sejmie. Prace nabrały tempa pod koniec czerwca bieżącego roku, gdy propozycje regulacji skierowano do drugiego czytania. Miesiąc później ustawa była już po pracach w Sejmie, Senacie i podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zgodnie z ustawą wyciągi z konopi oraz żywca konopi mogą stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania preparatów w aptekach. Warunkiem jest uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydawanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Surowiec trzeba jednak uprzednio sprowadzić z zagranicy. Doktor nauk medycznych Dorota Rogowska-Szatkowska z Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu w Białymstoku wskazuje, że z preparatów na bazie konopi korzystają cierpiący na szeroki wachlarz chorób i dolegliwości. W Polsce jest bardzo wielu ludzi, którzy chorują na choroby, z którymi konwencjonalna medycyna sobie słabo radzi. Lista tych chorób, którymi medycyna słabo sobie radzi, jest długa. O lekooporonej padaczce u dzieci starało się głośno w ostatnich latach, ale od lat marihuany staje się
stosowała wichorzy na stwardnienie rozsiane. Niektórym chorym na jaskrę pozwala zachować widzenie. Chorym na reumatoidalne zapalenie stawów. Ta lista jest naprawdę ogromnie długa. Z uchwalenia ustawy w Sejmie cieszył się niezrzeszony poseł Piotr Liroy Marzec, który wniósł projekt do parlamentu. Wyraził nadzieję, że będzie ona służyć potrzebującym. Jak dodaje, można dyskutować dalej nad jej zmianami, ale dla potrzebujących najważniejsze jest to, że mogą oni korzystać z preparatów na bazie konopi. To nie jest żaden mój sukces. Sukces tutaj będzie tylko i wyłącznie pacjentów. Ja mam nadzieję, że do tych pacjentów nigdy się nie będę zaliczał, tak jak pan. Na sukces mogą liczyć w tym wypadku tylko i wyłącznie pacjenci, więc tak to postrzegam. I dzisiaj cała misja edukacyjna polega na tym, że musimy ludzi uświadamiać o tym, czym jest medyczna marihuana i jak może pomóc wielu ludziom, bo obserwowałem, jak to wpływa na życie ludzi w ostatnim stadium umierających w hospicjach. Widziałem, jaki to ma wpływ na ich ostatnie dni życia. Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia z PiS, także poparł założenie tej ustawy. Wskazał jednak na potrzebę jej obserwowania i ewentualnych korekt w przyszłości. W wyniku prac prowadzonych w komisji pacjenci będą mogli korzystać z dobrodziejstwa tej ustawy. I nie wykluczamy w przyszłości również nowelizacji ustawy i poprawienia tak, aby jak najlepiej służyła pacjentom. Myślę, że w tej sprawie trzeba zachować tą atmosferę i odłożyć bieżące spory polityczne. Wiadomo, że preparaty na bazie konopi nie będą objęte refundacją, a pozwolenie na sprowadzanie surowca wydawane będzie na okres 5 lat. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fedusia. Nowe przepisy, o których mówił Michał Fedusia, nie przewidują swobodnej sprzedaży gotowych leków z medyczną marihuaną, bo najpierw pacjent będzie musiał otrzymać od lekarza receptę, a dopiero potem na bazie tej recepty farmaceuta sporządzi odpowiedni preparat. W Polsce jednak jest za mało osób, które znają się na terapiach przeprowadzanych za pomocą marihuany, no i za mało tych umiejących sporządzać leki na jej bazie. A naszym gościem jest jeden z lekarzy, który zna się na medycznej marihuanie i to bardzo dobrze, dr Marek Wachański. Dzień dobry. Dzień dobry panie. Neurolog, który podawał leki na bazie medycznej marihuany dzieciom w ciężką postacią padaczki, sprawiając, że te dzieci rzeczywiście mniej cierpiały i napadów padaczkowych było mniej, zredukowane do 1-2 dziennie. To jest tak, że to leczenie nie pomaga każdemu, ale wielu moim pacjentom pomogło i redukcja rzeczywiście była istotna w takim stopniu, że takie dziecko mogło w pewnym czasie nawet zacząć ponownie rozwijać. Panie doktorze, mamy w takim razie ustawę, która wchodzi w życie, mamy, no nie mamy upraw, ale mamy możliwość sprowadzania oleju na bazie konopi, produkować, wytwarzać leki na bazie konopi. Mamy też farmaceutów. Pytanie, jak ile zdolnych do przeprowadzania tego typu, do przygotowania tego typu specyfików. No i pytanie, czy mamy odpowiednią liczbę lekarzy, którzy będą gotowi przepisać receptę na taki lek. Nie mamy odpowiedniej liczby lekarzy, dlatego że to jest taka wiedza, która będzie bardzo stopniowo się rozszerzać i tak jak farmaceuci, również lekarze potrzebują odpowiednich szkoleń, a na to powiedzmy sobie szczerze, bo potrzebny jest czas, czyli tych lekarzy jest dosłownie garnka w tej chwili, ale miejmy nadzieję, że czas będzie ich coraz więcej, wtedy dopiero możemy mówić o jakiejś większej dostępności takiego leczenia dla pacjentów. Jak to wygląda w praktyce, w takim razie, jak to może wyglądać w praktyce, panie doktorze, czyli pacjent przyjdzie i sam będzie musiał prosić o tego typu lek swojego lekarza? Przecież także pacjenci interesują się i różnymi nazwami też dla siebie leczenia, czyli na pewno to będzie wymiana informacji między pacjentem a lekarzem w gabinecie, czyli pacjenci się interesują takim leczeniem, a lekarze się interesują takim leczeniem, no i w momencie w gabinecie schodzą się jest niewielu lekarzy, jak pan mówi, którzy będą w stanie przeprowadzić tego typu zarabia. Nie tylko pan zresztą o tym mówi, panie doktorze, bo nawet w relacji naszego reportera jest to stwierdzone oficjalnie na piśmie, czarno na białym. A jeśli już są lekarze, którzy prowadzili tego typu terapię, jak pan chociażby, to nie może pan ich w tej chwili prowadzić. Czy to się zmieni? Zmieni się na pewno, dlatego że to, co w tej chwili się stało, to jest taka duża zmiana. Ja powtarzam, że to jest tak jakby otwarcie takich szerokich drzwi, stworzenie ram prawnych do takiego leczenia. I to jest dla nas najważniejsze, że leczenie konopiami jakby wróciło na swoje jakby utarte tory, bo konopie były obecne w medycynie od tysiącleci i tylko jakiś
takie zawirowanie spowodowało, że z tej medycyny na ileś tam lat wyszła, teraz powracają i myślę, że to jest po prostu powrót do korzeni. Jak leczenie będzie kontynuowane. A drzwi, które zamknęły się za panem, panie doktorze, będą długo jeszcze zamknięte i długo będzie pan skazany na pracownię EEG? Słuchajcie, bardzo wielu Polaków poznało pana sytuację. Było też bardzo wiele interwencji na poziomie nawet politycznym po tym, co pana spotkało i po tym, jakie pan efekty osiągnął, korzystając z preparatów na poziomie medycznym marihuany. Myślę, że nie muszę nic opowiadać. No właśnie, ja powiem w ten sposób, że na pewno rzeczy trzeba zaczekać i ja jestem tutaj jednak dobrej myśli, tak jak kiedyś myślałem, czy chciałem właśnie, żeby było tak, że konopie będą dostępne w aptece na recepcie. Na receptę, no i to w tej chwili się jakby bardzo powoli realizuje, także i myślę, że moja aptece z pacjentami również się realizuje, inaczej nie jest na tyle. A co się zmieniło pana zdaniem i kiedy nastąpił punkt przełomowy, który doprowadził do tego, że od dzisiaj te produkty będą już dostępne legalnie na bazie medycznej marihuany? Ja myślę, że to wszędzie jest taki proces stopniowy, czyli w pewnym czasie powiedzmy ludzi jako ogół społeczeństwa, czyli nasze społeczeństwo zaczyna jakby na ten temat rozmyślać, debatować, zaczyna powoli to rozumieć, powoli to dotyczy, dochodzi też do świadomości decydentów, czyli polityków, no i następuje taka stopniowa zmiana, że politycy siadają nad tym tematem, uchwalają ustawę, przypomnijmy, że praktycznie cały Sejm głosował za, doszło do jakiejś zmiany świadomości, chyba to jest niepewne. Kogo poczekamy na taką pełną, na przygotowanie farmaceutów i lekarzy do tego, żeby na bazie tego typu produktów nastosować terapię. Jak długi to jest proces, pana zdaniem? Ja myślę tak, że to na pewno jest proces taki kilkuletni, w dłuższym okresie czasu, aczkolwiek będzie tak, że tych informacji na temat takiego leczenia będzie coraz więcej. Szkoleń dla lekarzy i farmaceutów, myślę, że też konferencji na ten temat związanych z tym tematem również, bo planowane są w przyszłym roku. Myślę, że tak jak powiedziałem, to będzie stopniowo powoli szło do przodu. A co by pan jako lekarz, który ma w tej materii doświadczenie, zmienił, znowelizował w ramach zapowiadanej nowelizacji ustawy? Politycy nie wykluczają, że będą zmiany. To najbardziej oczekiwane przez środowisko to jest to, żeby w Polsce były uprawy konopi. Na to na razie może nie być zgody, ale może kiedyś. Co by pan zmienił? Ja bym w tym momencie zauważył taki fakt, że my bardzo często jako naród kierujemy się wszystkimi ideami, natomiast praktyczne wykonanie czasem jest trochę gorsze, czyli tutaj mamy ładnie napisaną ustawę, ale praktyczne wykonanie jest takie, że preparatu nie ma w aptekach, czyli jak najszybciej takie ruchy praktyczne, które jednak doprowadziłyby do tego, że właśnie mamy swoje własne narodowe uprawy, a zauważmy, że mamy nawet instytucje państwowe, które tylko jakby czekają na zielone światło, żeby zacząć to pod jakimś tam nadzorem uprawy. Choćby resort rolnictwa, pamiętamy zapowiedzi sprzed kilku miesięcy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Marek Pokoński był naszym gościem, neurolog, który podawał leki na bazie medycznej marihuany dzieciom z ciężką padaczką, z ciężką postacią padaczki, no i miał efekty w postaci tego, że te napady padaczkowe udało się zmniejszyć. Dzisiaj ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wchodzi w życie od dzisiaj, choć z trudnościami, jak słyszymy, ale można już w aptekach dostać legalnie preparaty produkowane na bazie tak zwanej medycznej marihuany. To Polskie Radio 24, minęło 18:16. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Krajowa Rada Sądownictwa nie chce powołać asesorów wskazanych przez ministra sprawiedliwości. KRS odrzuciła wszystkie wnioski z uwagi na błędy formalne. Wniosków było ponad 250. Zdaniem resortu sprawiedliwości nie o błędy tu chodzi, ale o ceniczne rozumienie i o cenicznie rozumiane interesy korporacyjne. O szczegółach nasz reporter Marcin Milnicki. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skrytykował decyzję Krajowej Rady Sądownictwa. Rada postanowiła nie powoływać asesorów sądowych z przesłanej przez niego listy. Zbigniew Ziobro podkreślił, że wiedział o tym, iż szukano pretekstów, by podważyć jego propozycję. To są pseudo-argumenty. Tutaj chodzi o to, aby toczyć walkę z realną reformą wymiaru sprawiedliwości, która potrzebuje młodych, świetnie wykształconych, przygotowanych ludzi, którzy zostali uformowani, ukształtowani w krakowskiej szkole dla sędziów i prokuratorów,
Minister Ziobro powiedział także, że decyzja dostarcza kolejnego argumentu do przeprowadzenia reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Konieczne jest wprowadzenie procedur transparentnych, demokratycznych do wyboru ludzi, sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ta ustawa już raz została uchwalona. Ufam, że trwające w tej chwili rozmowy z panem prezydentem i projekt, który jest przygotowany, pozwoli na powołanie takiej Krajowej Rady Sądownictwa, która nie będzie chciała prowadzić bezwzględnej, cynicznej walki dla swoich korporacyjnych, ciemnych interesów. Poseł Kukiz 15 i członek KRS Tomasz Szymkowski mówi, że w dokumentacji dostarczonej do KRS znajduje się wiele poważnych błędów. Ja w życiu wiele rzeczy widziałem, ale takiego chaosu i bałaganu w materiałach będących aktami osobowymi osób, od których powołał minister sprawiedliwości na stanowisko asesorów, no przeszło wszelkie moje najgorsze oczekiwania, to znaczy brak zaświadczeń o stanie zdrowia fizycznego, czy też kwalifikacjach psychologicznych. To jest jeden z elementów, natomiast tam również była kwestia braku chociażby dyplomu wykończenia studiów, były jakieś dziwne zaświadczenia o średniej ze studiów. Ale uchybienia widać nie tylko w dokumentach, dodaje Tomasz Szymkowski. Krajowa Rada Sądownictwa jedynie sprawdza to pod względem formalnym. Nie wnikaliśmy w merytorykę tychże osób. Kilkadziesiąt z osób, które zostały powołane przez pana ministra, są osoby, które dokonały wykroczeń drogowych. Co się, muszę powiedzieć, z dużymi standardami, o których mówi ministerstwo, drastycznie kłóci. Ma jedna osoba była rekrutistą, miała 6 mandatów drogowych, z czego 2 zdobyte jednego dnia, a jedno to było spowodowanie kolizji drogowej. Zastępca rzecznika prasowego KRS, sędzia Sławomir Pałka, uzasadniając decyzję Krajowej Rady Sądownictwa, mówił m.in. o błędach w dokumentacji badań psychologicznych kandydatów na asesorów sądowych. Mamy sytuację, kiedy zaświadczenia owe psychologiczne są z datą 31 października 2018 roku. Mamy sytuację, kiedy nie wiemy, kto został powołany na asesora, ponieważ doszło do zmiany nazwiska tej osoby, to w żaden sposób nie zostało wykazane w dokumentach. W efekcie nasze wrażenie jest zupełnego nieprzygotowania tego konkursu, niepełności, niekompletności dokumentu. Nowe procedury naboru asesorów weszły w życie w zeszłym roku z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. Teraz sprawą odwołań od negatywnej decyzji KRS będzie się zajmował Sąd Najwyższy. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Decyzja Krajowej Rady Sądownictwa to jest decyzja polityczna, tak twierdzi nie tylko Ministerstwo Sprawiedliwości, ale także dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, profesor Małgorzata Manowska. Jak mówiła, 260 kandydatów na asesorów to absolwenci krakowskiej szkoły, a zdaniem profesor KRS podjęło decyzję dla nich bardzo krzywdzącą. Jak usłyszałam dzisiaj zarzuty, jakie Krajowa Rada Sądownictwa postawiła, to są to zarzuty kuriozalne. Oni całe lata poświęcili na naukę nie po to, żeby służyć jakiemukolwiek ministrowi sprawiedliwości, z którejkolwiek nie byłby on opcji politycznej, ale po to, aby służyć społeczeństwu. Czy oni są zwolennikami PiS-u, czy oni są zwolennikami Platformy, czy oni są zwolennikami Nowoczesnej? Nie. Oni są zwolennikami społeczeństwa. Dyrektor krakowskiej szkoły nie zgadza się także z zarzutami KRS-u. A propos błędnej dokumentacji i braku badań lekarskich, twierdzi, że wszystko tutaj było w porządku. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Nawet kilka tysięcy odbiorców wciąż może nie mieć prądu po wichurach, które kilka dni utrzymywały się nad Polską. Najwięcej gospodarstw bez energii jest w województwach podlaskim i śląskim. W minioną niedzielę, jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, orkan Grzegorz pozbawił prądu prawie 280 tysięcy gospodarstw domowych. A my sprawdzamy nie tylko najnowsze statystyki, ale także pogodę na kolejne dni. Marta Szulorska. Pomimo znacznej poprawy sytuacji, minionej doby strażacy wyjeżdżali do interwencji około 2000 razy, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej interwencji strażaków było w województwie warmińsko-mazurskim około 260, w śląskim 240 i na Mazowszu około 200 interwencji. Głównie chodziło o usuwanie wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i działaniami, które wynikały z podtopień budynków. Wzrost poziomu wód powyżej stanów alarmowych odnotowano w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.
dodaje Bożena Wysocka. Minionej doby na jeziorze Drużno, to jest warmińsko-mazurskie województwo, woda przelała się przez koronę wałów w dwóch miejscowościach, Węgle Żukowo i w Stankowie, i tam strażacy musieli układać worki z piaskiem i rękawy przeciwpowodziowe, żeby woda bardziej się nie rozlała. Najbliższe dni będą pochmurne, ale bez ostrzeżeń hydrologicznych, mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Nemec. Dużo chmur, przejaśnień, bardzo niewiele, a w niektórych rejonach Polski wręcz niebo będzie całkowicie przykryte chmurami. Będzie padać deszcz, to nie będą opady absolutnie intensywne, ale to będą takie słabe opady, trochę deszczu, może trochę mrzawki, porywy wiatru do 60 km na wybrzeżu. Zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podczas minionego weekendu najsilniej wiało we Wrocławiu. Tam zanotowano 115 km na godzinę. Niebezpiecznie było także w Poznaniu, Wieleni Górze, Legnicy, Krakowie i Zielonej Górze, gdzie porywy wiatru sięgały około 105 km na godzinę. Na Śnieżce porywy osiągnęły wartość 180 km na godzinę. Przypomnijmy, orkan Grzegorz zebrał śmiertelne żniwo. Dwie osoby zginęły, 12 zostało rannych, w tym 5 strażaków. Marta Szulborska, Polskie Radio. Budżet państwa wciąż na plusie po wrześniu. Dochody wciąż przekraczają wydatki o ponad 3 miliardy złotych. Nieco gorzej sytuacja wygląda w przypadku całego sektora finansów publicznych. Tak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, a danym przyjrzał się nasz reporter Karol Tokarczyk. Wicepremier Mateusz Morawiecki już dziś zapowiadał, że budżet na koniec roku zanotuje deficyt. Cały deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 50 lub mniej, a deficyt budżetu państwa około 31 miliardów. Deficyt na koniec września całego sektora finansów publicznych, czyli z uwzględnieniem emerytur, NFZ-u, wszystkich dodatkowych wydatków, wyniósł około minus 1 miliard. Minister Rozwoju i Finansów mówił także o wyższych wpływach z VAT-u. W ujęciu rocznym wzrosły one ponad 22 miliardy złotych, czyli o ponad 1/5. Minister Finansów dodał, że na koniec roku dochody z VAT-u przekroczą prognozy o około 10 miliardów złotych i wyniosą około 153 miliardów. Rosną, choć już o wiele wolniej, wpływy z PIT-u i CIT-u, ale to VAT odpowiada za tak dobre wyniki budżetu. W tym miesiącu poznaliśmy wyniki raportu firmy doradczej PwC na temat tak zwanej luki VAT-u. Ta zmniejszy się w tym roku o blisko 13 miliardów złotych i wyniesie około 39 miliardów. Luka VAT-owska to różnica między realnymi wpływami z podatku VAT, a wpływami możliwymi do osiągnięcia. Powstaje w wyniku oszustw podatkowych, jest także skutkiem działania szarej strefy. Tomasz Kassel z PwC powiedział, że jest to pierwszy tak duży spadek od wielu lat. Podkreślił, że mimo to jest jeszcze wiele do zrobienia. Natomiast z rzeczy, których udało się zrobić, to myślę takie rzeczy jak pakiet paliwowy. To widać bardzo wyraźnie, jak odżyły polskie rafinerie, jak wzrosła im sprzedaż. To jest pakiet transportowy, czyli konieczność monitorowania i zgłaszania wysyłanych towarów. To są też działania wokół JPK, czyli jednolitego pliku kontrolnego, czyli raportowania. To jest też, myślę, o wiele większa operatywność działania służb skarbowych, ale naprawdę wzięły się do roboty. Wyniki budżetu lada chwila się pogorszą. Wspomina o tym sam wicepremier Morawiecki. To dlatego, że pod koniec roku rosną wydatki. Bardzo często i w budżetach domowych, przed gwiazdką, przed Bożym Narodzeniem, i w budżetach korporacji, firm, i w budżecie państwa też tak jest, że wydatki są przesuwane na czwarty kwartał. Nazywa się to czasami nawet efektem grudnia. W czwartym kwartale zwykle, jak porównujemy dynamikę ostatnich kilku lat, jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty, województwa, wydają 1/3 wydatków całego roku. Więc ja mam nadzieję, że te wydatki przyspieszą i może to dziwnie zabrzmi, ale ja mam nadzieję, że ten deficyt trochę będzie wyższy w tym sensie, że wydatki właśnie inwestycyjne, zwłaszcza samorządu, przyspieszą, ponieważ wydatki inwestycyjne centralne nasze są w dobrej formie. Ministerstwo Finansów zapewnia też, że obecne lepsze wyniki budżetu nie są wynikiem przytrzymywania zwrotów VAT-u. Jak wynika z informacji resortu, średni czas zwrotu podatku w ciągu roku spadł z 43 do 38 dni. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. A propos finansów i wydawania pieniędzy, kierownictwo MON-u rozważy kupno kolejnych śmigłowców ratowniczych Anaconda. Teraz marynarka wojenna używa 5 maszyn po modernizacji, 3 następne są w trakcie remontu, a minister obrony uważa, że zakupy są niezbędne. Szczegóły zna Agnieszka Trąśliwicz.
Anakondy po modernizacji to co prawda nie nowe śmigłowce, ale wyposażenie mają z pewnością z najwyższej półki. Przede wszystkim został zamontowany system sterowania silnikami, cyfrowy system sterowania silnikami FADEC, który znacznie ułatwia pracę załodze. Oprzyrządowanie kabiny zostało zunifikowane we wszystkich śmigłowcach. Kamera termowizyjna sprzężona ze szperaczem, reflektorem bardzo silnego światła. Mówi rzecznik 43. Bazy Ratownictwa w Gdyni-Babichdołach, kapitan Marcin Braszak. Do tego noktowizja, nowe dźwigi i wyciągarki przy burtach, a w kabinie na stałe miejsce na sprzęt medyczny do ratowania poszkodowanych. Piloci śmigłowcami poliftingu są zachwyceni. Tak jak na świecie jest wiele samochodów i każdy ma swoje ulubione auto i każdy będzie optował za tym, że jego auto jest najlepsze, ten śmigłowiec w naszej ocenie spełnia nasze wymagania. To jest tak jak ze sprzętem elektronicznym. Każdy gdzieś znajdzie coś lepszego i znajdzie atuty na to, żeby mieć lepszy. Dla nas najważniejsze jest mieć te śmigłowce, to co dla nas najważniejsze. Mieć do nich części zamienne i mieć tyle czasu, żebyśmy ten nasz pot mogli tak dużo wylać, żeby później było, jak to niektórzy mówią, mniej krwi na polu walki. Naszym polem walki jest morze, niesienie pomocy dla osób potrzebujących na morze. Dla nas też śmigłowce w zupełności się nadaje. Opisuje zaletę Anakondy pilot Sebastian Bombel. Nic dziwnego, że szef MON po wizycie w gdyńskiej bazie i po rozmowach z załogami ogłosił, że trzeba rozważyć kupno kolejnych śmigłowców ratowniczych. Trzeba więcej śmigłowców realizujących funkcję ratowniczą i do tego właśnie Anakondy z taką funkcją się nadają. Macierewicza, nikt nie rozlicza. Radio, 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 o, o, kącika. O, jest radio kącika. Pies, który wyśpiewa. To jest. I radio kącika. O nic się nie pyta. I radio kącika. I radio kącika. I o nic się nie pyta. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. To Polskie Radio 24, jest 18.30, czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Komisja weryfikacyjna badająca skutki reprywatyzacji w Warszawie przesłuchała dwóch pierwszych świadków. Mowa o dawnym skarbniku i komisarzu miasta Mirosławie Kucharskim i Magdalenie Brzeskiej, córce Jolanty Brzeskiej, aktywistki i działaczki na rzecz ratunku, które ciało znaleziono 6 lat temu w naszym pracy. Dzisiejsza rozprawa dotyczy kamienicy przy ulicy na Bielaka 9, gdzie mieszkała rodzina Brzeskich. Szef komisji Patryk Jaki odniósł się do zeznań Mirosława Kucharskiego, który przejął obowiązki prezydenta miasta Powiń. Urząd prezydenta Powiń urzędnie do gospodarza ratusza lewnokrzyskiego. Mirosław Kucharski przyznał, że nie pamiętał, czy złożył podpis na decyzję o przekazaniu udziału spadkobiercy. Patryk Jaki stwierdził, że procedury nie były stosowane zarządów Mirosława Kucharskiego w sposób rzetelny. Oni wszystkie problemy chowali, a my niczego nie chowamy. Pokazujemy, że nie ma się tego. Ja uważam, że zachowywał się bardzo źle. Powinien się uczyć jeszcze wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego. Prawo i Sprawiedliwe Zjednoczona Prawica to przede wszystkim Lech Jarosław Kaczyński, a nie Mirosław Kucharski. Widać, że ci urzędnicy po prostu powinni się uczyć od nich. Od czasu, kiedy świętej pamięci Lech Kaczyński dowiedział się o procederze reprywatyzacji, to reprywatyzację spadły niemalże do zera. Komisja weryfikacyjna przesłuchała też działaczkę ruchów lokatorskich Ewę Andruszkiewicz, dyrektora Biura Spraw Dekretowych Warszawskiego Ratusza.
Piotra Rutkiewicza. Prawie 200 powalonych drzew i bezpowrotnie zniszczony krajobraz do Wilanstrat po tegorocznych wichurach w XIX-wiecznym parku w Łuchowie, a nie w Polsce. Takich strat w drzewostanie nie było od 20 lat. Nowe osadzenia nie będą w stanie przywrócić poprzedniego widoku, mówi Barbara Olejnik z ośrodka Kultury Leśnej w Łuchowie. Czekosan jest już ponad 120-letni, 150-letni, w związku z tym jest bardzo wrażliwy na działanie wiatru. Te drzewa w większości mają miary pomnikowe. Na przykład był to piękny wiąz albo lipa, bardzo piękna, rozległa. Nasadzenia będą robione, aczkolwiek trochę ciężko uzupełnić miejsce, w którym urósł 150-letni wiąz ogromny. Oczywiście posadzimy w tym miejscu w około dwa mniejsze, ale to oczywiście już jest na starcie nie ten sam efekt. Do usunięcia szkód ośrodek kultury leśnej musiał użyć specjalistycznego sprzętu, aby zdjąć złamane konary z koron drzew, bo zagrażało spacerowicza. Młodzież z Polski uczciła Orlęta Lwowskie, uczniowie z Przemyśla i okolicy w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach obrońców Lwowa na cmentarzu Orląt Lwowskich na Ukrainie. Przyjechaliśmy tutaj, żeby uczcić tych zmarłych Polaków, którzy walczyli za Lwów. Polska pierwszy raz i bardzo mi się podoba, jest naprawdę pięknie. Przywieźliśmy ze sobą zdjęcia, które były zbierane przez uczniów szkół z Przemyśla. Przyjazd tutaj jest dla mnie oddaniem hołdu, czci za to, że walczyli Polacy. Przyjechałem tutaj poznać historię żołnierzy polskich, którzy walczyli za ojczyzną, którzy zostali pochowani właśnie na tym cmentarzu. Znicze, żeby każdy pamiętał, że tutaj ja nie spoczywają, żołnierze spoczywają tu właśnie dla Polaków.